Cześć, jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak uczesać warkocz, zwany warkoczem chińskim. Kiedyś na TikToku pokazywałam, jak uczesać go na sobie. Dzisiaj zaprezentuję, jak wykonać ten splot na główce fryzjerskiej. Mam nadzieję, że ten tutorial się Wam spodoba i że będziecie ćwiczyć razem ze mną. Związałam wszystkie włosy kucyk i obwiązałam gumkę włosami, żeby nie było jej widać. Wydzielam niewielki kosmyk włosów z prawej strony. Będę go przekładać. Najpierw przekładam go dołem pod wszystkimi włosami, ale tutaj zostawiam mały otwór, przez który zaraz będę przewlekać włosy. Przekładam włosy górą i przez ten otwór przewlekam włosy, tak jakby supeł, i pociągam do góry. Teraz do pasma dobieram odrobinę włosów. Tak samo, przeciągam dołem, tutaj zostawiam otwór na włosy, teraz górą i wkładam przez pozostawioną dziurkę. Przeciągam do góry i znowu dobieram włosy, przeciągam dołem, tutaj zostawiam otwór i przewlekam włosy. I do góry, żeby tutaj wszystko ścisnąć. Dobieram włosy, przeciągam dołem, teraz górą i przez otwór. I te wszystkie kroki powtarzam aż do skończenia się włosów. Końcówkę włosów spinam małą gumeczką. I tak prezentuje się gotowy warkocz. Dogram jeszcze mały dodatek dla osób, które zawsze pytają, jak to potem rozplątać i czy włosy nie będą przez to skołtunione. Więc biorę po prostu sobie pasmo, rozszerzam i pociągam. Rozszerzam, pociągam. Rozplątywanie naprawdę jest bardzo łatwe. Rozszerzam, pociągam. Warkocz praktycznie sam się rozplątuje. I gotowe. Jak widzicie, rozplątywanie nie zajęło dużo czasu i nie było to trudne. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami, to zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję za każdy komentarz i łapkę w górę. I co? Widzimy się następnym razem. Do usłyszenia!